Drogowa trasa średnicowa, którą właśnie jedziesz, to największa drogowa inwestycja województwa śląskiego. To właśnie tą trasą dojedziesz do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, w którym od 2019 roku działa Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. 140 nowoczesnych laboratoriów i pracowni badawczych, multimedialna biblioteka, dziekanaty czy audiowizualne aule. Aha, widzę, że nie tylko mnie przydałby się odpoczynek. Rozgość się w wydziałowej strefie aktywności studenckiej. A teraz wyjrzyj przez okno. Obok budynku znajduje się wielofunkcyjna strefa aktywności, która łączy lokalną i uniwersytecką społeczność. Gotowa na dalsze poznawanie uroków Chorzowa? Obiecuję, że to miasto jeszcze nie raz Cię zaskoczy. Chorzowski Rynek jest prawdopodobnie jedynym placem w Polsce, który został podzielony na pół drogą szybkiego ruchu, tak zwaną estakadą. To galeria sztuki muzycznej i obrazu. Po drugiej stronie estakady mieści się siedziba Teatru Rozrywki. To jedna z najważniejszych polskich scen teatralnych. Zachwycający, prawda? Budynek Poczty Polskiej to prawdziwa neogotycka wizytówka miasta. Postindustrialne obiekty miasta znajdują się także na szlaku zabytków techniki naszego województwa, który jest najbardziej interesującą trasą turystyki industrialnej w Polsce. Pokażę Ci jeszcze zielone płuca Chorzowa, czyli Park Śląski. To blisko 600 hektarów zieleni, Śląski Park Linowy, ścieżki rowerowe i śląskie wesołe miasteczko nazywane Legendią. W parku mamy także coś dla miłośników wiedzy. Planetarium Śląski Park Nauki. A to prawdziwa legenda – Stadion Śląski. To właśnie tutaj latem odbywają się liczne koncerty, warsztaty czy zloty food trucków. A to tylko początek Twojej uniwersyteckiej przygody.